cwiety zbierała, w sadu hulała, cwiety zbierała, koho lubiła, pryczarowała. W sadu hulała, cwiety zbierała, koho lubiła, pryczarowała. W ubiegłym tygodniu przygotowywaliśmy razem z Kołem Gospodyń Wiejskich korniczanki, pierogi z bobem. Dzisiaj również jestem tutaj z Kołem Gospodyń Wiejskich korniczanki i dzisiaj przygotujemy Wam coś na słodko. Ale nie tylko, będzie jeszcze mała niespodzianka. O tym dowiecie się za chwilę. Proszę powiedzieć mi, oprócz tych racuchów, bo racuchy są wpisane na listę tradycyjnych potraw. Nie, nie, racuchy nie są wpisane. To jest nasz produkt regionalny, bo to trzeba rozgraniczyć, że produkty tradycyjne wpisane na listę produktów tych tradycyjnych, akurat w naszym przypadku województwa mazowieckiego, są produktami regionalnymi, ale nie wszystkie regionalne są wpisane na tą listę. Więc produktem takim naszym sztandarowym jako koła gospodyń właśnie są te racuchy i pierogi, które w ubiegłym tygodniu, w poprzednim programie, żeśmy przygotowywali. Oprócz tego mamy tych produktów tradycyjnych, 10 wpisanych na listę produktów tradycyjnych. Mamy ser ziemny z kornicy, mamy placki ziemniaczane, golonkę pieczone na blasze, golonkę faszerowaną z grzybami leśnymi z Rudki, mamy kiełbasę z wątrobą, lipówkę kornicką i wiele, wiele innych produktów jeszcze wpisanych. Ale tych regionalnych mamy stanowczo więcej i w tym roku już będą wpisane, mam nadzieję, że uda nam się wpisać piernik tygodnik, który już wniosek jest przygotowywany i pierogi z jagodami. Piernik, tygodnik, jak sama nazwa wskazuje, pewnie coś koło tygodnia jest robione? Czy? Tak, tak, on leżakuje, czyli robi się ciasto i ciasto, tak jak jakby porównując do piernika staropolskiego, piernik staropolski musi leżakować w zimnym miejscu, w kamiennym garze, gdzieś tam w piwnicy powiedzmy, czy w lodówce. Natomiast piernik nasz tradycyjny, tygodnik, tydzień czasu, czasami nawet i więcej, w ciepłym miejscu leżakuje w temperaturze pokojowej i dopiero potem w czasie się wypieka pierniki. Dzisiaj nagrywamy ten odcinek, jest 4 maja, ja dobrze słyszałam, że panie i pan razem wszyscy wybierają się jutro na konkurs, tak? Proszę się tutaj pochwalić. Nie tyle na konkurs, ale jedziemy śpiewać, to jest przegląd pieśni maryjnej w Polubiczach. Staramy się co roku brać udział w tym konkursie. To jest, Polubicze są już w województwie lubelskim, czyli tak naprawdę no, kawałek drogi mamy dojechać tam, ale z wielką przyjemnością jedziemy i co roku bierzemy udział właśnie w tym festiwalu. Ja życzę tutaj Państwu sukcesów, proszę się pięknie reprezentować, ale o to jestem pewna, bo tutaj wcześniej słyszeliśmy, jak Państwo pięknie śpiewają, tutaj Pan pięknie dowodzi. Czy w tym odcinku również posłuchamy pięknych piosenek śpiewanych przez Pana? No ja chętnie, aby byli słuchacze. No to... Myślę, że słuchacze są i nie mogą się doczekać, aż Pan zacznie śpiewać. Także my się za chwilę bierzemy za przygotowywanie racuchów, a w międzyczasie będziemy śpiewać, tak? No możemy, ale mam takie coś podobne, czym mnie kiedyś narzeczona częstowała. Racuchów nie było w modzie, ale to czym się... narzeczona kiedyś częstowała? Gruszkami, śliwkami. A jakieś placki ze śliwkami robiła? No nie, jeszcze nie umiała, bo to była bardzo młoda. Jak chodziłem do dziewczyny, to dawała mi maliny, trochę jabłek, trochę gruszek, by mnie sięgał po fartuszek. Trochę jabłek, trochę gruszek, by mnie sięgał po fartuszek. Ona piękna, ona tłusta, ja całował jej usta i ta lara choć żałuje, jeszcze raz ją wycałuję. I ta lara choć żałuję, jeszcze raz ją wycałuję. Raz w niedzielę przed wieczorem żnę do Jagny se rowerem i tak marzę se po drodze o jej ciepłej, pulchnej nodze. I tak marzę se po drodze
o jej ciepłej, pulchnej nodze. Ojce spali gdzieś w komorze, a ja z Jagną tu na dworze. Jak my sobie pogadali, aż nam zęby rozbolały. Jak my sobie pogadały, aż nam zęby rozbolały. Weselisko teścio zrobił, trzy barany na nie ubił. Było jadło, było picie, no a potem mordobicie. Było jadło, było picie, no a potem mordobicie. I tak już po latach wielu chciałem wspomnieć o weselu. I choć jest już siwa głowa, chciałbym zacząć znów od nowa. I choć jest już siwa głowa, chciałbym zacząć już od nowa. Bierzemy się za przygotowanie racuchów. Przenosimy tutaj kamerę troszkę bliżej i zaczynamy gotowanie kolejnego tradycyjnego przepisu. Do racuchów dodajemy mąkę, do miski wsypujemy około kilograma mąki, troszeczkę solimy, drożdże rozrabiamy na ten kilogram mąki, to jest około 100 gram drożdży, rozrabiamy z 4-5 łyżeczkami cukru, nie za dużo tego cukru, żeby po prostu one nam się nie przypalały, ale ten troszeczkę smak słodyczy gdzieś było czuć. Następnie, jeżeli to już rozrobimy z mlekiem, można też z letnią wodą, jeżeli nie mamy mleka, tak? Bo to takie proste wiejskie racuchy, które gdzieś tam, to co mamy pod ręką, to można było z tego zrobić. Drożdże troszeczkę muszą się tak jakby zacząć robić przysłowiowo, ale też nie czekamy, aż one urosną. Będziemy wlewać i później chwilę poczekamy, aż jak już zagnieciemy ciasto, żeby ciasto urosło. Ale tutaj też nie czekamy tak jak przy bułce drożdżowej, żeby nie robimy zaczynu, tak, i później drugi raz przegniatamy. Od razu dodajemy wszystko do mąki, zagniatamy, na koniec dodajemy trochę oleju, tak, albo oliwy. I te ciasto, no w takiej temperaturze jak dzisiaj, to jest 15-20 minut, to już jest tak maksymalnie. I jak tylko zaczyna troszeczkę rosnąć, zaczynamy te racuchy na gorący tłuszcz na patelnię wykładać. Później racuchy możemy jeść same, popudrowane. Mamy też dżemy i różne konfitury, które same robimy. I jeżeli gdzieś tam jedziemy na pokaz i na świeżo smażymy te racuchy, to wtedy podajemy je właśnie z naszymi konfiturami. To teraz mam bardzo takie kluczowe pytanie, bo u nas na Lubelszczyźnie bardzo często, przynajmniej w moim domu, w domu mojego męża, podaje się racuchy w Wigilię. Tak, u nas też. Tak, tylko że one są już na wodzie. Tak. Bez jajek. Czyli takie najprostsze, jakie tylko mogą być. Ale racuchy też są. A u mnie jeszcze dodatkowo w takim cieście racuchowym są robione pączki. Właśnie ciasto drożdżowe, takie jak na racuchy, ale farsz robiony mak, podobny jak na kutie. I te pączki, racuchy właśnie, są w środek zawijany jest ten mak i smażone są z makiem. O, to u nas takiej tradycji tak. Nie ma. Nie znamy nawet takiego przepisu, także... Od dziecka, jak tylko się urodziłam, były w domu. Tak naprawdę to chyba moja mama gdzieś spod Janowa, bo moja mama spod Janowa pochodzi i spod Janowa ten przepis przyniosła. Bo jak jeździliśmy do babci, to u babci też były zawsze te pączki takie racuchowe z makiem. Ale mak też jest bardzo prosty, tylko żeby był przekręcony, najlepiej ukręcony trochę, ale o to chodzi, żeby nie było dużo wszystkiego, tak? Czyli nie dodajemy skórki, nie dodajemy pomarańczowej, nie dodajemy rodzynek, tak? One są taki no, posty, można powiedzieć, no bo ma być wigilijny ten farsz z makiem, ale pączki z makiem jak najbardziej. Hey.
Ciasto na racuchy musi być dosyć rzadkie, czyli to nie jest ciasto zagniatane ręką, a podbijane, tak my tak nazywamy, że podbijamy je łyżką, żeby napowietrzyć to ciasto. I właśnie nie może być bardzo gęste. I wtedy łyżką moczoną wkłada się łyżkę do wody, żeby ona była nawilżona i tą łyżką wykrajamy, tą łyżką rzucamy na gorący tłuszcz racuchy. Teraz na patelnię wlewamy olej. Olej musi się rozgrzać. Też tego oleju nie wlewamy bardzo dużo, żeby te racuchy nam nie wzięły tego oleju, tak? Bardzo nie nasiąkły. Stopniowo będziemy dodawać za każdym razem, jak będziemy wkładać i smażyć. To trzeba kontrolować po prostu. Jak będzie potrzeba. Mam doświadczenie. Tak. Półmistrza. Jest pan mistrzem w robieniu racuchów, tak? A, już parę razy trochę. Przeszkolenie już przeszedł takie, że to... Nawet wszystkie ładne kobiety to się pchali. Żeby próbować racuchy? No to... Ja z chęcią na pewno zjem pana racuchy, jakie pan zrobi. Jak to miło słyszeć takie słowo na tych moich kochanych latkach. Jadą goście, jadą koło mego sadu. Do mnie nie przyjadą, bo nie mam posagu. To ich hola, hola, la. 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 Choć nie mam posagu ani swego domu, jeszcze mnie matula nie da byle komu. To ich hola, hola, la. 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 Powiadają ludzie, że ja malowana, a ja u matuli ładnie wychowana. To ich hola, hola, la. 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 Żeby nie dziewczyna, ożeniłbym się. Modre oczy miała, spodobała mi się. To ich hola, hola, la. 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 Modre oczy mamy, na się spoglądamy, co komu do tego, że my się kochamy. To ich hola, hola, la. 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 Tobie świeci miesiąc, a mnie świecą gwiazdy. Ciebie kocha jedna, a mnie kocha każdy. To ich hola, hola, la. 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 W zielonym gaiku kaczka zjadła węża. Kochajcie mnie, chłopcy, póki nie mam męża. To ich hola, hola, la. 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 Ciasto już jest gotowe. Nakładamy z miski łyżką racuchy na patelnię i będziemy smażyć. Racuchy nie są kształtne, one nie mogą być idealne. Zawsze jakieś te rogi takie będą miały wystające, ale cały urok jest w tych racuchach, żeby one takie były. Zawsze staramy się też takim drewnianym widelcem albo patyczkiem odwracać je, żeby też nie ponakłuwać za dużo, żeby ten tłuszcz też do środka tam się nie dostawał. Thank you.
odwracamy na drugą stronę, bo już nam się usmażyły. O, piękny złoty kolor już udało się uzyskać. Racuchy już są gotowe, wyjmujemy. Przeważnie wykładamy na ręcznik papierowy albo na jakąś serwetkę, żeby ten tłuszcz, który gdzieś tam pozostaje na tej stronie, której się smażyły obecnie, żeby nam troszeczkę odciekł. One nie muszą być bardzo, bardzo przesmażone, ale no, trzeba pilnować, żeby były wysmażone w środku. Mamy tutaj dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę, bo oprócz dwóch przepisów, które dla Państwa przygotowaliśmy, mamy coś specjalnego. Aniu, proszę powiedz mi, co my tutaj mamy? Tutaj mamy taką kubkę ziemi, a w tej ziemi, w czarnej ziemi, zakopany jest ser. Ser ziemny z Kornicy, który wpisany jest na listę produktów tradycyjnych. To jest taki nasz pokazowy, unikatowy produkt, którym się chwalimy. Że był na naszym terenie. To jest bardzo ciekawy produkt. Zaraz będziemy go odkopywać, ale wcześniej należy powiedzieć, że to jest produkt gdzieś tam spotykany w kuchni litewskiej, a że przez 100 lat nasze tereny należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc bardzo dużo mamy pozostałości też różnych kuchni litewskiej, tak jak ser ziemny, jak kiełbasa z wątrobą z Kornicy. Zaraz odkopiemy i będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ten ser wygląda. A ser ten to jest ser przygotowany ze śmietany. Śmietana wiejska, trochę zgęszczona, naturalnie oczywiście ustana, do której dodajemy troszeczkę soli, dodajemy kminek lub inne zioła. Zakopywana jest w lnianym worku na 24-48 godzin. Po tym czasie jest wykopywana, wyjmowana z tego worka. Dosmarowane jest tym pieczywo, bo to jest taka mazista konsystencja. A o to chodzi, żeby to była czarna ziemia, żeby w tym worku, jak tą śmietanę wlejemy, żeby wodę, która jest w tej śmietanie, ta ziemia odciągnęła. Czyli ziemia do środka się nie nasypie, tam się nic nie przedostanie, a ze środka wilgoć z tej śmietany ta ziemia powinna wyciągnąć i będziemy taki serek mieli do smarowania. Ten serek będziemy podawać właśnie na kanapeczce z kiszonym lub parzonym ogóreczkiem. Brzeg tego woreczka zawsze trzeba zabezpieczyć trochę, żeby się nie nasypało do środka, więc tutaj workiem takim lub ściereczką dodatkową też można to zabezpieczyć. Jak będziemy otwierać, to chodzi, żeby nam się to do środka nie nasypało. Zobaczcie Państwo, to już nie jest taka rzedziutka śmietana, tylko już widać nawet po worku, że to jest zgęstniałe w środku. To nie jest produkt, który można masowo wytwarzać, ale jako ciekawostkę, że kiedyś w dawnych czasach takie produkty były robione i ludzie to spożywali, jak najbardziej możemy to pokazywać. Trochę już obskubaliśmy tą ziemię, obczęściliśmy i teraz będziemy już mogli spokojnie to otworzyć. Zajmujemy, o, tutaj jak widzicie Państwo jest zawiązane dokładnie, tak jak mówiłam wcześniej, żeby nam się nie nasypało do środka tej czarnej ziemi.
Nie obawiajcie się Państwo, to jest wszystko jadalne, pomimo, że tak wygląda. Tak? I już możemy pokazać tutaj w środku, jak wygląda ten serek. Zaraz wywinę to bardziej. O! To jest kremowy taki serek ziołowy. Można tych ziół dodać mniej lub więcej, to wszystko zależy od nas, od naszego upodobania i to, co nam smakuje. Już będziemy wyjmować teraz do miseczki i będzie można już spróbować ten serek, jak smakuje z ogóreczkiem. Jak widać, do środka ziemia się nie nasypała, wszystko jest tak jak trzeba. Czyściutkie, pachnące ziołami. To jest produkt, który zaraz po zrobieniu trzeba jak najszybciej zjeść, bo wiemy, to jest śmietana, która też zaraz się będzie psuła, ale jak zrobimy dzisiaj, to jeszcze dzisiaj, jutro na śniadanko jak najbardziej będzie można ten serek wykorzystać. Pajdę chleba smarujemy serkiem. Jak widzicie Państwo, ma taką konsystencję serka topionego, połączonego z twarogowym, jakby można było tak porównać, ale naprawdę smak ma fajny i naprawdę fajnie by było taki serek, nawet jeżeli ktoś nie ma ogrodu i czarnej ziemi, to taki serek można sobie w skrzynce na przykład przygotować i zrobić w domu. Kolejny tradycyjny przepis jest już za nami. Pyszne racuchy są już przygotowane, ja za chwilę biorę się za ich jedzenie. Państwu z tego miejsca serdecznie dziękuję za przygotowanie i nauczenie nas, jak przygotować takie tradycyjne potrawy. Myślę, że zarówno Państwo oglądający, a ja to już na pewno jestem zachwycona tymi potrawami, będę robiła je w swojej kuchni. Teraz prosimy jeszcze Państwa o zaśpiewanie jakichś swoich pięknych piosenek. Oj, pójdę ja ponad Bugom, oj, pójdę ja ponad Bugom, oj, pójdę ja ponad Bugom, gdzie mój miły ore Pugom, oj, pójdę ja ponad Bugom, gdzie mój miły ore Pugom. Zanesę ja jemu isty, zanesę ja jemu isty, zanesę ja jemu isty, on mi skaże razem sisty, zanesę ja jemu isty, on mi skaże razem sisty, on najem się i napił się, on najem się i napił się, on najem się i napił się, koło mene położył się, on najem się i napił się, koło mene położył się. Czom ty leżysz i nie oresz, czom ty leżysz i nie oresz, czom ty leżysz i nie oresz, i do mene nie oborysz. Czom ty leżysz i nie oresz, i do mene nie oborysz. A ja leżu i dumaju, a ja leżu i dumaju, a ja leżu i dumaju, što lichuju żonku maju, a ja leżu i dumaju, što lichuju żonku maju, a ja chorzu i dumaju, a ja
chorzu i dumaju, a ja chorzu i dumaju, co ty mene nie kochajesz, a ja chorzu i dumaju, co ty mene nie kochajesz, braw ty mene w dzień nie w nocy, braw ty mene w dzień nie w nocy, braw ty mene w dzień nie w nocy, widziały, co brały oczy, braw ty mene w dzień nie w nocy, widziały, co brały oczy. Bo ja się zapomniałam tutaj państwa jeszcze zapytać, pań zapytać, bo tutaj spotkaliśmy pana Józefa, który tak pięknie śpiewa, czy możemy zabrać panią pana Józefa do Lublina? Nie, absolutnie nie mamy. Bo takiego pana nie mamy u siebie i zazdrościmy. Ojej, ja bym chciał. Józek nie, bo ciebie puścimy. To my zabieramy. Tylko kończymy śpiewać, zaraz się zabieramy, mamy miejsce, także my też takie na Lubelszczyźnie, w Lublinie pyszne racuchy robimy. Nie mamy kiwi, ale uprawimy. Może być i tak. Przeciągnę, jak najdłużej. Z nami. Prosimy o jeszcze jedną piosenkę, z państwem już się żegnamy. Życzymy wam wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień. W sadu hulała, cwity zbierała, w sadu hulała, cwity zbierała. Kogo lubiła, pryczarowała, w sadu hulała, cwity zbierała. Kogo lubiła, pryczarowała, pryczarowała serce i duszu. Pryczarowała serce i duszu. Teraz do boju chodzi ty muszu, pryczarowała serce i duszu, teper z toboju, chodzi ty muszu, roby ty budu, chodzi ty muszu, roby ty budu, skażu po prawdy, świadę nie budu, chodzi ty muszu, roby ty budu, skażu po prawdy, świadę nie budu. Ech ty dziewczyno, harda i pyszna, ech ty dziewczyno, harda i pyszna, czom ty do mene wczoraj nie wyszła, ech ty dziewczyno, harda i pyszna, czom ty do mene wczoraj nie wyszła, ja wychadziła, tebe nie było, ja wychadziła, tebe nie było, ja postajała i powernuła, ja wychadziła, tebe nie było, ja postajała i powernuła, już ja nie wyjdu, buż ja nie stanu, buż ja nie wyjdu, buż ja nie stanu, wyszlu ja siostru, takuju samu, buż ja nie wyjdu, buż ja nie stanu, wyszli ja siostru, takuju samu. A ja się stroju, tri noc prastoju, a ja się stroju, tri noc prastoju, nie ta rozmowa, što jest z tobою. A ja się stroju, tri noc prastoju, nie ta rozmowa, što jest z tobою. Nie ta rozmowa, nie ty jest słowa, nie ta rozmowa, nie ty jest słowa, nie były łyczko, nie czarny browa, nie ta rozmowa, nie ty jest słowa, nie były łyczko, nie czarny browar.